No, przede wszystkim Sobótka to jest doskonałe miejsce do uprawiania wszelakiego sportu. Dzisiaj gramy w piłkę nożną. Jeszcze niedawno spotykaliśmy się tutaj, grając ze strażakami, między innymi w siatkę. Dzisiaj piłka nożna na Orliku, bo niestety duże boisko wymaga lepszej formy. Ale jest całkiem dobrze dzisiaj. Pierwszy mecz wygrany. No, niestety teraz gramy z Wojskiem, garnizon Wrocław. Myślę, że chłopaki wybiegane. Myślę, że będzie dużo trudniej. No, ale ten pierwszy mecz daje szansę na jakiś chociażby minimalny sukces. No, ale to jest kolejny weekend, który powoduje, że możemy się spotkać w gronie samorządowców, posłów, tak trochę bardziej na luzie, przedpołudnie, sobotnie, no, grono znajomych, możemy porozmawiać o różnych sprawach, a przy okazji trochę się poruszać też dla zdrowia, no i odwiedzić piękną gminę Sobótkę. Ja się cieszę w ogóle, bo patrząc na to, co jak zawodnicy tutaj się fajnie, bo to trzeba powiedzieć, bawią, a przy tym odpoczywają. To jest to, co powinno się dziać praktycznie na naszych stadionach non-stop. Wychodzimy z domu, cieszmy się piękną pogodą, którą mamy w Sobótce. Cieszę się, że naprawdę zawodnicy i drużyny, które były zaproszone, dopisali. Jest 9 drużyn, cały przestrzał, także bawimy się świetnie. Co ochrona środowiska robi w Sobótce? Ochrona środowiska przede wszystkim dobrze się bawi. Dzisiaj jest turniej o puchar posła Pawła Hryniaka. To jest okazja do tego, żeby zażyć trochę świeżego powietrza. Miejmy nadzieję, że to świeże powietrze będzie i w lecie, i w zimie, że już niedługo nie będziemy musieli mówić o smogu. No, ochrona środowiska oddycha świeżym powietrzem. Rozumiem. Jak się pan czuje w Sobótce? Czuję się bardzo dobrze. Sobótka zawsze, ja jestem urodzonym wrocławianinem, ale zawsze Sobótka mi się kojarzyła z takim miejscem do wypoczynku, szczególnie do wszystkich wrocławian, tak więc z tym mi się kojarzy, z wypoczynkiem, z rekreacją, ze świeżym powietrzem. A właśnie odróżniłby pan powietrze Sobótka od Wrocław? Myślę, że tak. Wrocław przede wszystkim to jest większe zdecydowanie zagęszczenie, skupisko ludzkie, tak więc więcej kopciuchów jest chociażby i też oczywiście ruch uliczny, który też generuje zanieczyszczenia do środowiska, tak więc no, ewidentnie różnica jest. Czyli w Sobótce teraz przy takiej pogodzie mały smog. Mały smog, bo przede wszystkim jest wiecznie i przez to, że jest wiatr, no, nie ma możliwości, żeby takie zjawisko występowało. Możliwości. Jednak tutaj na boisku pojawiają się panowie z brzuszkiem i z siwymi włosami, ale tak naprawdę to chodzi o to, żeby się spotkać, zintegrować. To też jest okazja do tego, żeby wymienić kontakty, porozmawiać o tym, co możemy zrobić dla lokalnego samorządu. Co mogą parlamentarzyści zrobić dla lokalnego samorządu, dla mieszkańców. Dlatego to jest i przyjemne, i pożyteczne. A w Sejmie też jest drużyna. Tak. W Sejmie też jest mnóstwo drużyn, bo są zespoły parlamentarne, sportowe, gdzie posłowie reprezentują parlament w różnych i drużynowych dyscyplinach, i indywidualnych. No ja mam taką przyjemność, że gram z kolegami parlamentarzystami w piłkę nożną i tam reprezentujemy polski parlament. Dobra,